się z Wami. Bardzo jest mi miło, że tak licznie uczestniczycie w dzisiejszym spotkaniu. Tym bardziej jest to takie motywujące i sprawia, że po prostu nasza praca jest no, chętnie wykonywana. Czuję taką ogromną mobilizację i radość, że jakby mamy odbiorców. Proszę, powiedzcie mi, w jakiej jesteście klasie? Fajnie byłoby się troszkę poznać, parę zdań powiedziałam o sobie. Napiszcie proszę, w której jesteście klasie. Wiem, że jesteście z Bartoszyc. Jest mi bardzo miło. Przed chwilką miałam już spotkanie z jedną z klas z Bartoszyc. Rozmawialiśmy o czekoladzie. Teraz czas na kolejny bardzo ciekawy temat. Pierwsza klasa liceum. Ale to nie jest ta sama klasa, prawda? W której przed chwilą rozmawialiśmy o czekoladzie. Dobrze, myślę, że to jest taki dobry moment, żeby rozpocząć wykład. Myślę, że jest nam on taki bardzo bliski, dlatego że cukier towarzyszy nam w życiu codziennym już od samego początku i właściwie nie ma dnia, aby cukier nie był obecny w naszej diecie, w naszym życiu. Stąd też pojawia się pytanie, czy cukier krzepi i tak naprawdę jaka jest ta podstawowa wiedza o cukrze? Chciałabym dzisiaj właśnie te informacje przybliżyć i mam nadzieję, że zostawić taką inspirację, fascynację nauką i też mam nadzieję na interakcję z Wami. Mam nadzieję dowiedzieć się kilku ciekawostek, bo nie ukrywam, że zawsze każde spotkanie ze studentami, z uczniami to jest ogromna inspiracje jakby z Waszej strony. Jesteście też skarbnicą wiedzy, skarbnicą ciekawostek, ważnych informacji. Tym bardziej proszę, aby później po wykładzie się nimi podzielić. Przejdźmy więc do omówienia dzisiejszego tematu. Będziemy mówić o cukrach, zwanych też sacharydami, no i zwanych też węglowodanami. Wiemy, że są to organiczne połączenia węgla, wodoru i tlenu w różnych proporcjach. Na przykład w glukozie stosunek wodoru do węgla i tlenu wynosi 2:1. Możemy powiedzieć, że węglowodany to związki, które swoją nazwę zawdzięczają temu, że węgiel można przedstawić jako uwodniony, więc mam nadzieję, że tym sposobem rozszyfrowujemy nazwę samych węglowodanów jako tego uwodnionego węgla. Mamy też taką bardzo oficjalną, skomplikowaną definicję, jeśli chodzi o węglowodany. Są to wielowodorowe aldehydy lub ketony, a także związki, z których takie hydroksy, aldehydy lub ketony można otrzymać w wyniku hydrolizy. Dla nas węglowodany to przede wszystkim cukier jako sacharoza i glukoza, które są szczególnie ważne w naszym codziennym życiu. Warto także wspomnieć, że węglowodany jako związki organiczne mają określone grupy funkcyjne. Jeśli taki cukier zawiera w cząsteczce grupę aldehydową, to możemy go nazywać aldozą. Natomiast jeżeli cukry zawierają grupę ketonową, to wtedy będą nazywane ketozami. Jaka jest właściwie rola węglowodanów w naszej codzienności, w funkcjonowaniu naszego organizmu? Otóż są one przede wszystkim źródłem energii, nie tylko dla człowieka, ale także dla innych organizmów. Mało tego, w formie fosforanowych pochodnych biorą udział w przemianach metabolicznych i są także składnikiem materiału genetycznego, dlatego że są zawarte m.in. w nukleotydach. Wiemy także, że w powiązaniu z białkami i lipidami są składnikami strukturalnymi ścian i błon komórkowych, więc budują ważne organella komórkowe. Ponadto są składnikami substancji międzykomórkowych i śluzów, a także odgrywają ważną rolę w komunikacji międzykomórkowej i biorą udział w budowaniu naszej odporności. Jeśli chodzi o węglowodany, to jest to bardzo niejednorodna grupa związków organicznych. Należało sformułować pewnego rodzaju klasyfikację, tak aby uporządkować ten świat cukrów.
W związku z tym węglowodany, które nie ulegają hydrolizie do prostszych związków, nazywamy monosacharydami, czyli cukrami prostymi. Z kolei węglowodany, których cząsteczka może być zhydrolizowana do dwóch cząsteczek monosacharydów, to disacharydy bądź też dwucukry, bardzo logiczna nazwa. I z kolei ostatnia grupa, jeśli chodzi o węglowodany, o takie węglowodany, których cząsteczka hydrolizowana jest do wielu cząsteczek monosacharydów, czyli tutaj mamy do czynienia z polisacharydami, czy też z wielocukrami, bądź też cukrami złożonymi, to są tożsame nazwy właśnie dla cukrów, które zawierają w sobie wiele monomerów. No właśnie, jeśli chodzi o klasyfikację cukrów, to widzimy na schemacie, że właśnie przede wszystkim należy wyróżnić monosacharydy i sacharydy złożone. Oczywiście w obrębie tych grup są jeszcze mniejsze podgrupy, chociażby w przypadku monosacharydów możemy mówić o triozach, tetrozach, heptozach, pentozach, heksozach, które są szczególnie nam bliskie. I tak naprawdę nie chciałabym tutaj omawiać każdej z grup, która jest zawarta w tej dużej grupie sacharydów, tylko chciałabym, żeby na podstawie tego zaprezentowanego schematu pozostała w naszych głowach informacja, że węglowodany czy też sacharydy to jest właśnie niejednorodna grupa związków, która musi być odpowiednio sklasyfikowana, aby była odpowiednio uporządkowana. Mówiąc o diecie człowieka, dostarczamy zarówno węglowodanów prostych i złożonych. Jest to niejako kontynuacja tej klasyfikacji, o której przed chwilką wspominaliśmy. Jeśli dostarczamy węglowodany proste wraz z dietą, to zazwyczaj dzieje się to poprzez jedzenie miodu bądź też owoców. Z kolei, jeżeli chcemy dostarczyć węglowodanów złożonych, wtedy powinniśmy postawić na makarony, na pieczywo, na kaszę, a także na ryż. Oczywiście jak najlepiej powinny być to produkty ciemne, jak najmniej przetworzone. Tak jak wspominałam, głównym źródłem cukrów dla człowieka jest po prostu dieta. Tutaj nie wiem, czy to jest jeszcze dla Was znane, ale wiemy, że w pewnym stopniu człowiek jest w stanie wytworzyć glukozę w swoim organizmie. Jesteśmy w stanie endogennie wytworzyć glukozę na drodze glukoneogenezy, bądź też odzyskiwać glukozę z magazynu, jaki stanowi glikogen. Natomiast wróćmy póki co do źródeł, jak powstają w ogóle cukry, które potem my możemy spożywać razem z dietą. Otóż w tym przypadku niezastąpione są rośliny. Wiemy, że w przyrodzie cukry powstają głównie w wyniku fotosyntezy przeprowadzanej właśnie przez rośliny. No, fotosynteza jest nam bardzo dobrze znana. Wiemy, że z prostych związków nieorganicznych, to jest z wody, dwutlenku węgla, oczywiście przy udziale energii słonecznej oraz w obecności chlorofilu, rośliny są w stanie wyprodukować cukier, glukozę przy jednoczesnym uwolnieniu cząsteczki tlenu. Mało tego, rośliny są na tyle niesamowite w tej produkcji cukru, że wiadomo, że cukry stanowią aż 80% suchej masy roślin. Podczas zwierząt jedynie 1% suchej masy zwierząt to właśnie cukry. Widzimy tą dysproporcję i tę rolę roślin właśnie w ogólnej produkcji cukru na świecie. Pamiętajmy, że cukier jest dla nas substancją energetyczną. Oszacowano, że 1 gram węglowodanów dostarcza 4 kilokalorii, jeżeli chodzi o energię. Jest to aż ponad dwukrotnie mniej niż w przypadku tłuszczów. I mimo, że tłuszcze są bardziej energetyczne, niosą więcej energii, to właśnie węglowodany są dla nas jej głównym źródłem. Pamiętajmy zatem, że jedna łyżeczka cukru to około 5 gramów i około 20 kilokalorii. Rośliny są w stanie zmagazynować cukier w postaci skrobi, która też jest bardzo intensywnie wykorzystywana w przemyśle i w codziennie spożywanych produktach przez człowieka.
Wiemy, że skrobia jest związkiem wielkocząsteczkowym, a liczba cząsteczek glukozy, z których powstaje skrobia, waha się od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy i zależy od pochodzenia. Mam tu na myśli gatunek rośliny, z której właśnie ta skrobia pochodzi. Możemy mówić o skrobie pochodzącej z ziemniaków, ziaren zbóż, z ryżu czy też z kukurydzy. I tutaj ciekawostka. Skrobia nie jest jednorodna w tych roślinach. Okazuje się, że każda z tych roślin ma inny, charakterystyczny dla siebie kształt ziaren skrobi, co możemy zaobserwować u dołu tej ryciny, tej infografiki, która właśnie pokazuje kształt ziaren skrobi w poszczególnych roślinach. Ze skrobią jest też związana jeszcze jedna ciekawostka, taka bardzo nam bliska. Otóż, jeżeli mamy ochotę na budyń, to musimy pamiętać, że jego głównym składnikiem jest skrobia, na przykład ziemniaczana czy kukurydziana. Sam w sobie budyń ma jakby taki pierwotny produkt, ma formę proszku. My później dosładzamy ten proszek, wzbogacamy o aromaty, oczywiście musimy go też podgrzać i na początku proszek ten jest nadal w stanie po rozpuszczeniu w wodzie, jest nadal w fazie płynnej. Dopiero wraz z temperaturą, wraz z podgrzewaniem budyń zaczyna mieć pożądaną konsystencję. Dlaczego tak się dzieje? Otóż okazuje się, że te ziarna skrobi otoczone specjalną osłonką ulegają degradacji właśnie pod wpływem wysokiej temperatury. Dzięki temu ziarna skrobi, czy też sama skrobia może przechodzić w fazę taką żelową, jeżeli jest w roztworze wodnym. I ta właściwość została właśnie wykorzystana do przygotowywania budyniu, więc to życie codzienne przeplata nam się tutaj z wiedzą naukową. Rośliny mają zawartą glukozę nie tylko w skrobi, ale także w celulozie. Celuloza, podobnie jak skrobia, jest związkiem zbudowanym z wielu tych monomerów, tych reszt glukozy. Może być to aż do 10 tysięcy reszt glukozy w takiej cząsteczce celulozowej. Wiemy też, że celuloza jest głównym składnikiem roślin, która zapewnia trwałość, elastyczność oraz chroni przed utratą wody. Celuloza jest na pewno zawarta w drewnie, jest składnikiem bawełny, także możemy znaleźć ją w lnie oraz w jucie, która na przykład służy do wyrobu mocnych worków, a nawet i dywanów. Jeśli chodzi o celulozę, to w diecie człowieka nazywana będzie ona błonnikiem i wiemy, że błonnik nie jest trawiony w naszym organizmie, natomiast pełni bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o funkcjonowanie czy działanie naszego układu pokarmowego, chociażby poprzez ulepszenie, poprawę perystaltyki naszych jelit. Mówiąc o trawieniu i o układzie pokarmowym, chciałabym zaakcentować, jak skomplikowanym mechanizmem jest trawienie cukrów w naszym organizmie. W tym miejscu na pewno nie chciałabym omawiać ze względu na brak czasu poszczególnych etapów, jeśli chodzi o trawienie cukru, natomiast chciałabym zaakcentować, że zwykłe zjedzenie bułki, czy zwykłe zjedzenie batonika, czy tych źródeł cukru powoduje szereg procesów uruchamianych w naszym organizmie, które mają na celu w efekcie poprzez działanie enzymów trawiennych, poprzez działanie hormonów w naszym organizmie doprowadzić do powstania glukozy w jelicie cienkim, następnie zostaje ona zaabsorbowana do krwiobiegu i w ten sposób możemy mieć zapewnioną prawidłową glikemię, czyli stałe stężenie glukozy w naszym organizmie. Oczywiście glukoza to tylko jeden z przykładów, bo to nie jest jedyny cukier, który jest ważny z punktu widzenia naszego organizmu. Także inne cukry należałoby tutaj rozważyć, jednak jako przykład nadal chyba najlepszą jest tutaj formą jednak glukoza. Mówiąc o glukozie,
i o wybranych cukrach, które są ważne z punktu widzenia zdrowia i funkcjonowania organizmu człowieka, chciałabym dokonać charakterystyki na kilku konkretnych przykładach. Także chciałabym jakby uszczegółowić, czy na pewno każdy cukier jest słodki, tak naprawdę który cukier jest najsłodszy i zapewnia te największe doznania smakowe. Zatem zapraszam do podróży poprzez kilka z cukrów. Wiemy, że monosacharydy są grupą cukrów prostych, do których należy m.in. fruktoza i glukoza. Ogólnie mówimy, że monosacharydy, czyli te najprostsze cukry, są substancjami bezbarwnymi, bezwonnymi i odznaczają się słodkim smakiem. I tutaj oszacowano, że fruktoza jest co najmniej kilka razy bardziej słodka niż sama glukoza. Wiemy też, że możemy wykonywać roztwory wodne monosacharydów, dlatego że glukoza czy fruktoza bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie i takie wodne roztwory mają odczyn obojętny. Wiadomo, że jednym z najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie cukrów jest glukoza jako ten jeden z produktów fotosyntezy, czyli główny produkt fotosyntezy, no i kluczowy cukier dla naszego organizmu. Wiemy, że prawidłowe stężenie glukozy w surowicy krwi jest ważnym czynnikiem do utrzymywania w ogóle równowagi, czyli homeostazy w naszym organizmie, i bez prawidłowego stężenia glukozy nie jesteśmy w stanie zachować po prostu zdrowia, nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować ze względu na chociażby pracę układu nerwowego. Wiemy, że glukoza, oprócz tego wpływu na organizm człowieka poprzez właśnie ten substrat energetyczny jako czynnik, który jest dla nas źródłem energii, także pełni rolę w innych aspektach. Może służyć w różnego rodzaju terapiach bądź też w lecznictwie. Podawane są chociażby kroplówki z zawartą glukozą, tak aby pacjenta wzmocnić, uzupełnić cukier w jego organizmie. Mało tego, niewiele osób wie, że witamina C jest pochodną glukozy. Wprawdzie w naszym organizmie nie jesteśmy w stanie syntetyzować witaminy C, ale rośliny i niektóre zwierzęta są w stanie wytworzyć witaminę C endogennie, czyli wewnątrz organizmu, właśnie z prekursora, jakim jest glukoza. Mało tego, glukoza jest składnikiem wielu produktów spożywczych, chociażby miodu naturalnego, ale też, uwaga, miodu sztucznego. I tu pojawia się niebezpieczeństwo, dlatego że w miodzie sztucznym tak naprawdę mamy bardzo przetworzony cukier. Jest to syrop glukozowo-fruktozowy, o którym za chwilkę jeszcze będę wspominać. Oprócz tego mamy barwniki, aromaty, esencje zapachowe, esencje smakowe, więc tak naprawdę ten sztuczny miód to jest taki upłodniony, przetworzony cukier z dodatkami, więc spodziewamy się, że to nie jest nic dobrego dla naszego organizmu. Mało tego, taką bardzo zaskakującą rolą glukozy jest jej udział, czy jej konieczność wykorzystania w produkcji bombek choinkowych i luster. Wiemy, że mając taką szklaną bazę właśnie do produkcji bombek choinkowych czy luster, potrzebujemy także taki produkt wysrebrzyć. Do tego używamy azotan srebra, który jest możliwy do przyczepienia do tej szklanej powierzchni właśnie poprzez użycie lepkiej glukozy. Więc w produkcji bombek choinkowych czy luster wykorzystywana jest glukoza. Mało osób też wie, że ważnym czynnikiem do tego, abyśmy nosili kolorowe ubrania. Okazuje się, że podczas wybarwiania tkanin używana jest także glukoza jako taki czynnik redukujący do barwników stosowanych do barwienia tkanin, więc jakby glukoza jest ważnym elementem właśnie w tym procesie. Jeśli chodzi o glukozę, to często jest utożsamiana z hasłem cukier. I nawet ja dzisiaj czasami mówiąc o glukozie, czy mówiąc o cukrze, właśnie zamieniam te sformułowania dosyć tak płynnie. W związku z
tym należy sobie zdawać sprawę z tego, jaka informacja rzeczywiście zawarta jest na etykietach poszczególnych produktów spożywczych. Zwróćmy uwagę na przykład, który umieszczony jest na slajdzie. Mamy taki zapis. Węglowodany, w tym cukry. Każdy pomyśli, przecież cukry to węglowodany. O co tu chodzi? Okazuje się, że ten zapis należy rozszyfrować jako węglowodany, czyli ogólna pula jakby cukrów, zarówno tych prostych, jak i złożonych. W tym wypadku wynosi ona 5,9 grama. Natomiast jeśli mamy zapis w tym cukry, to mamy do czynienia tylko i wyłącznie z cukrami prostymi, przede wszystkim z glukozą. Okazuje się więc, że w tym przykładzie w nowym produkcie mamy 5,9 g węglowodanów, z czego cukry proste, głównie glukoza, stanowią 1,3 g. Tak należy rozszyfrowywać tę informację i czytać etykiety. W ogóle myślę, że to jest dobry moment, żeby przekazać informacje o czytaniu etykiet, nie tylko ze względu na cukier, ale także inne produkty spożywcze. Pamiętajmy zatem, że składniki produktu podawane są w kolejności malejącej wagi, więc im wyższe miejsce takiego składnika na liście wszystkich komponentów danego produktu spożywczego, tym więcej po prostu tego komponentu jest. Tak więc jeżeli mamy cukier na drugim miejscu, to pod względem gramatury stanowi on drugi produkt, czy drugi surowiec do produktu, który chcemy zakupić. Mało tego, pamiętajmy, że im krótsza lista składników, tym lepiej, tym produkt jest mniej przetworzony i uzupełniony o sztuczne dodatki. Wiadomo także, że cukier wcale nie jest taki pożądany w tych naszych produktach spożywczych. Jego jemy po prostu zbyt dużo, bo cukier jest właściwie wszędzie. Więc jeśli cukier znajduje się na jednym z trzech pierwszych miejsc na liście składników, powinniśmy naprawdę dobrze rozważyć zakup takiego produktu. Mało tego, powinniśmy unikać produktu, gdzie mamy dużo takich nazw chemicznych, dużo dodatków E, dlatego że są to produkty zazwyczaj zawierające dużo sztucznych składników, ulepszaczy, emulgatorów, barwników, konserwantów, które nie są wcale dla nas zdrowe. No i oczywiście zawsze powinniśmy zwrócić uwagę na datę przydatności do spożycia. Jednak na potrzeby dzisiejszego spotkania chciałabym, żeby ta informacja węglowodany, w tym cukry, znalazła jednak tutaj takie rozwiązanie i by była już teraz dla Was po prostu jasna, aby to czytanie etykiet było efektywne i zrozumiałe. Drugim najbardziej znanym cukrem prostym jest fruktoza. Wiemy, że wzór sumaryczny fruktozy jest identyczny jak glukozy, natomiast oba monocukry różnią się między sobą strukturą. Bogatym źródłem fruktozy jest dla nas chociażby syrop z agawy, czy też nektar z agawy. Są tutaj także owoce, miód, ten prawdziwy, naturalny miód. No i niestety słodzone napoje słodkie, które zawierają w sobie niezdrowy, niepożądany dla nas syrop glukozowo-fruktozowy, którym nigdy świat się zachłysnął, uwielbiał. Natomiast teraz wiemy, że ten syrop glukozowo-fruktozowy niestety nie jest obojętny dla naszego organizmu i jego zawartość w produktach spożywczych jest niepożądana. Zatem fruktoza jako cukier prosty, pamiętajmy, że przede wszystkim znajduje się w owocach i w miodzie i jest to najsłodszy i najbardziej rozpuszczalny cukier w wodzie. Więc ten najbardziej słodki smak zazwyczaj jest związany z wysoką zawartością fruktozy. Fruktoza ma też swoje plusy, dlatego że może stanowić taki substytut czy alternatywę smaku słodkiego dla ludzi, którzy mają cukrzycę. Natomiast tutaj absolutnie należy zachować ostrożność, dlatego że fruktoza wprowadza też szereg zmian. Jest taka sprytna, jeżeli chodzi o nasz organizm. Ta fruktoza nas nieźle oszukuje. Jak? Za chwilkę o tym opowiem.
Tak jak wspominałam, fruktozę możemy znaleźć w syropie glukozowo-fruktozowym. Wiemy, że jest to syrop, który powstaje na drodze hydrolizy, najczęściej ze skrobi pszennej lub kukurydzianej. Oczywiście ma to miejsce w przemyśle, w przetwórstwie. Wiemy, że skrobia najpierw jest rozkładana do glukozy, dlatego że jest to polimer glukozy, a następnie cząsteczki glukozy mogą być w warunkach przemysłowych przekształcane w fruktozę i w ten sposób prowadzimy produkcję syropu glukozowo-fruktozowego. Taki syrop ma postać płynną, jest dobrze podzielny, więc jakby producenci preferują stosowanie właśnie tego typu syropów glukozowo-fruktozowych jako czynnika słodzącego, dlatego że łatwo jest odmierzyć te płynne porcje. I mało tego, jeżeli coś ma formę płynną, to łatwo jest ten surowiec wymieszać z innymi składnikami. Poza tym produkcja syropu glukozowo-fruktozowego jest stosunkowo tania, wygodna, szybka, no i oczywiście też łatwo się taki syrop przechowuje. Niestety jest on zawarty w wielu produktach, w których nawet często się nie spodziewamy, że może się znajdować. Jest on w keczupie, jest on oczywiście w słodyczach, czasami w sokach, nawet w sokach czy napojach dla dzieci. I uwaga, znalazłam przykład kefiru z ogórkiem koperkiem, który ma w sobie syrop glukozo-fruktozowy. Po co? Nie wiem. Na pewno nie dla zdrowia. Pamiętajmy także, że syrop glukozowo-fruktozowy czasami jest maskowany przez producentów innymi nazwami, na przykład izoglukozą, co stwarza takie pozory jakby wprowadzania czynnika takiego naturalnego. Jednak nadal mamy do czynienia z syropem glukozowo-fruktozowym, który niestety nie jest dla nas zdrowy. Jaki ma wpływ na nasz organizm? Otóż wiemy, że spożywanie znaczących ilości syropu glukozowo-fruktozowego prowadzi do zaburzenia odczuwania głodu i sytości. Dlatego, że fruktoza, która w tym syropie jest zawarta, no nie stymuluje hormonów regulujących pracę ośrodka głodu i sytości. Mam tu na myśli chociażby insulinę. Więc my spożywamy ten syrop glukozowo-fruktozowy, czujemy smak słodki, ale nie dostajemy odpowiedniego sygnału do układu nerwowego. Poprzez to sięgamy po więcej słodyczy, po większą porcję jedzenia i doprowadzamy do odkładania tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Mało tego, regularne spożywanie takiego syropu glukozowo-fruktozowego w naszym organizmie może wpływać na nieprawidłową gospodarkę ogólnie węglowodanową naszego organizmu i na gwałtowne zmiany insuliny i glukozy we krwi, a co za tym idzie, sprzyja to rozwojowi cukrzycy. Mało tego, mamy także tutaj zaburzenia związane z nieprawidłowym stężeniem trójglicerydów w naszym organizmie, więc jest ryzyko znowu odkładania tkanki tłuszczowej. Jest ryzyko także zaburzenia metabolizmu miedzi, co może prowadzić do anemii. No i oczywiście może także być gromadzony kwas mlekowy, co zmniejsza odporność naszego organizmu i może prowadzić do kwasic. Widzimy więc, że duża zawartość syropu glukozowo-fruktozowego niestety destabilizuje czy dezorganizuje cały metabolizm naszego organizmu. Przejdźmy teraz do kolejnego cukru, który jest bardzo ważny w naszej kuchni. Są to disacharydy, które są przede wszystkim reprezentowane przez znaną wszystkim sacharozę, która z kolei składa się z glukozy i fruktozy. Mówimy, że sacharoza to cukier zwykły, cukier stołowy, czy też cukier biały. No wszyscy znamy sacharozę. Wiemy, że jest to bezbarwne, krystaliczne ciało stałe, które może podczas ogrzewania ulec karmelizacji i w ten sposób uzyskujemy karmel. Wiemy, że sacharoza jest stosowana bardzo intensywnie w przemyśle spożywczym, chociażby w cukiernictwie, w piekarnictwie, czy po prostu w codziennie przygotowywanych potrawach. Mało tego, jest stosowana w przemyśle farmaceutycznym do produkcji leków, tabletek, działa jako konserwant, jeżeli chodzi o syropy.
Także stosowana jest w przemyśle kosmetycznym, na przykład stosowana jest do produkcji past do depilacji. No i w końcu także mamy udział sacharozy w przemyśle chemicznym, gdzie stosowana jest do produkcji atramentów czy też niektórych rodzajów mydeł. Mówiąc o sacharozie, warto jest wspomnieć, w jaki sposób czy jaką drogą przywędrowała ona do Europy. Otóż na początku, już w starożytności na Bliskim Wschodzie, wykorzystywano sacharozę do celów takich przemysłowych. Także w ówczesnych czasach starożytnych intensywnie używano cukier w Indiach i w Chinach, natomiast do Europy sacharozę sprowadzili Grecy. Miało to miejsce w IV wieku przed naszą erą i uwaga, sacharoza wcale wtedy nie była taką substancją słodzącą czy energetyczną. Była traktowana jako lek. Niestety drogi lek. Udało się dopiero poprawić sytuację w momencie, kiedy został odkryty kontynent amerykański. Tam udało się założyć wielkie plantacje trzciny cukrowej, czyli tego surowca do produkcji sacharozy, i w ten sposób cukier stał się coraz bardziej dostępny i tani. Wiemy, że pierwsza próba taka udana z otrzymania cukru z buraków cukrowych odbyła się w 1747 roku. Warto podkreślić, że do tego czasu głównym surowcem była jednak trzcina cukrowa, a od tego XVIII wieku także buraki cukrowe, i to spowodowało też rozkwit tego przemysłu cukrowego. Pierwsza cukrownia w Polsce została wybudowana na Śląsku i miało to miejsce w 1802 roku. Cukier jest substancją, która zazwyczaj jest bardzo mocno akcentowana w życiu społeczeństwa. Przed II wojną światową ogłoszono, że cukier krzepi. Okazało się, że w ówczesnych czasach cukier traktowany był jako takie dobro powszechne i właściwie antidotum na wszystkie dolegliwości i choroby. Uważany był za zdrowy i zachęcano do jego kupna. Stąd też właśnie to sformułowanie, slogan, cukier krzepi. Warto wspomnieć, że cukier w ówczesnych czasach był też drogi. W przeliczeniu na dzisiejsze pieniądze musielibyśmy zapłacić około 15 zł za kilogram cukru w czasach przedwojennych. Okazało się, że cukier był na tyle ważnym czynnikiem i na tyle uważano, że jest on prozdrowotny, że w czasie wojny żołnierzy karmiono cukrem. Mało tego, wyprodukowano piwo, które nazwano karmel. Było to piwo wyprodukowane właśnie przy użyciu cukru i uwaga, było ono przeznaczone dla osób chorych, dla osób w stanie rekonwalescencji, także dla osób z anemią i dla matek karmiących. Dzisiaj wiemy, że to jest szaleństwo, natomiast w ówczesnych czasach uważano, że jest to produkt prozdrowotny. Dziś traktujmy to tylko i wyłącznie jako ciekawostkę. No i właśnie, ówcześnie cukier jest już jednak białą trucizną dla naszego organizmu. Przede wszystkim dlatego, że codziennie go przedawkowujemy, co destrukcyjnie wpływa na nasz organizm. Oszacowano, że dzienna dawka cukru, którą powinniśmy przyjąć, aby dobrze ten nasz organizm funkcjonował, to jest zaledwie 7 gramów, czyli takie niecałe dwie małe łyżeczki cukru. Natomiast potrafimy zjeść go o wiele więcej, nawet 25 łyżek cukru dziennie. Oznacza to, że jeszcze w czasach przedwojennych każdego roku jedna osoba zjadała około 5 kg cukru. Dzisiaj zjadamy już 45 kg cukru rocznie w przeliczeniu na jedną osobę. No moim zdaniem są to dane szokujące i bardzo niepokojące. Tym bardziej, że udowodniono, że cukier uzależnia. Okazuje się, że cukier, mam tu na myśli chociażby glukozę, pobudza układ nagrody. Układ nagrody to jest taka struktura w naszym układzie nerwowym, która jest zawarta we większym układzie, w układzie limbicznym, który jest związany między innymi z powstawaniem emocji w naszym organizmie. I co się okazuje? Cukier, czy też glukoza, pobudza układ nagrody, powodując wyrzut neuroprzekaźników, czyli modulujących substancji nasz układ nerwowy. Poprawia to nasz nastrój, sprawia, że jesteśmy szczęśliwsi, a cały czas ten układ nagrody jest pobudzany.
Oczywiście rośnie jednocześnie poziom cukru we krwi, intensywnie trzustka pracuje nad obniżeniem tego poziomu, więc produkuje duże ilości insuliny, więc mamy najpierw wyrzut cukru, bo przecież zjadamy go dużo, potem organizm dąży do tego, żeby go obniżyć, więc znowu mamy drastyczny spadek i w efekcie co się dzieje? Czujemy się rozdrażnieni, osłabieni, ospali na skutek takich drastycznych zmian stężenia cukru w naszym organizmie. No i oczywiście pozostaje ta kwestia uzależnienia, kiedy to ciągle pobudzany układ nagrody jest związany właśnie z uzależnieniem od danej substancji, na przykład od cukru. Myślę, że ten slajd ominiemy, dlatego że widzę, że zostało nam zaledwie parę minut do zakończenia spotkania, więc przejdę do bardzo ważnych porównań. Okazuje się, że dane są niepokojące, aktualne dane są niepokojące. Już takie maluszki, jak dzieci w wieku od 1 do 3 lat, spożywają za dużo cukru. W tej grupie aż 80% dzieci spożywa za dużo cukru codziennie. Mało tego, w tej grupie dzieci aż 30% ma już nadwagę. No jest to takie czerwone światło dla całego społeczeństwa. Dlatego możemy powiedzieć z całą pewnością, że cukier nie krzepi. Oszacowano, że mniej więcej w waszej grupie wiekowej taka maksymalna dawka cukru, łącznego cukru spożywanego w żywności na dobę, to około 9 łyżeczek. Zwróćcie proszę uwagę na wody, które są umieszczone tutaj na schemacie. Czysta woda oczywiście nie zawiera cukru, ale taka woda smakowa, która nadal utożsamiana jest z wodą i często jest jedynym napojem czy jedynym płynem spożywanym przez osoby, no to zwróćcie uwagę, że szklanka takiej wody smakowej zawiera aż 3 łyżeczki cukru, zwykła woda, potencjalnie zwykła woda. Okazuje się, że 3 szklanki takiej wody już zapewniają dawkę cukru, która jest przewidziana na całą dobę dla waszej grupy wiekowej. Mało tego, nie ma słodkiego napoju, który nie zawiera cukru. No te ilości cukru są po prostu koszmarne. Mało tego, cukier nie jest zawarty tylko w napojach słodzonych, jest zawarty także w keczupie, w jogurtach, w pizzy, oczywiście też w sokach owocowych, nawet tych naturalnego pochodzenia. I warto pokusić się tutaj o porównanie, że 2 butelki wody smakowej zawierają więcej cukru niż cały słoik Nutelli. Dlatego mój apel jest taki, abyśmy czytali etykiety i świadomie wybierali produkty, które spożywamy i pijemy, tak aby ten bilans cukru dobowy był nadal na optymalnym dla nas poziomie, byśmy nie doprowadzali do nadmiernego spożywania cukru, który wcale nie jest dla nas wtedy taki dobry. Pamiętajmy także, że cukier może być ukryty i niewyszczególniony w taki oczywisty sposób w produktach spożywczych. Możemy mieć do czynienia z takim składnikiem E473. Jest to kod dodatku do żywności, który zawiera sacharozę i kwasy tłuszczowe, są to estry tych dwóch komponentów. Więc jeżeli spotkamy się z dodatkiem E473, to znaczy, że tu jest zakodowany też cukier i spotkamy go m.in. w lodach, słodkich napojach, przetworach mięsnych czy w sosach i zupach. Pamiętajmy zatem, że nadmierne spożywanie cukru może uszkadzać nasze działanie układu nerwowego czy odpornościowego, powoduje próchnicę, może wpływać na wystąpienie chorób serca, może wpływać na nieprawidłowe stężenie cholesterolu w naszym organizmie, no i wreszcie powodować cukrzycę. Mało tego, moduluje to nasze zachowania. Możemy być bardziej agresywni, mamy kłopoty ze snem, może się okazać, że jesteśmy rozdrażnieni, nie jesteśmy się w stanie na niczym skupić. Jeżeli obserwujemy u siebie takie symptomy, należy przede wszystkim przyjrzeć się diecie, czy nie mamy zbyt dużej ilości cukru, który oczywiście w odpowiedniej ilości jest nam potrzebny jako to źródło energii, jednak organizm człowieka jest mądry i potrzebuje go niewiele, a my zazwyczaj dostarczamy zbyt dużo cukru do naszego organizmu i to jest właśnie niebezpieczeństwo. Zachęcam także do obejrzenia filmu, którego tytuł brzmi Cały ten cukier, który jest dziełem australijskiego
pana o nazwisku Damon Gammon, który w 2014 roku na sobie przeprowadził eksperyment, zamienił swoją dietę na dietę wysokocukrową, nie zmienił o dziwo kaloryczności, on tylko zmienił to, że spożywał bardzo dużo cukru, nawet do 40 łyżeczek cukru dziennie. Spowodowało to, że mimo że nie zwiększył on kaloryczności w swoim codziennym jadłospisie, to i tak zaczął tyć, zaczął czuć się ospale, zmęczony, pogorszyły mu się również parametry biochemiczne, więc zachęcam do obejrzenia tego eksperymentu udokumentowanego właśnie przez tego australijskiego reżysera, aby przekonać się jeszcze lepiej, w jaki sposób nadmiar cukru niszczy nasze zdrowie. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca spotkania. Widzę, że też nam się skończył czas. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że będziemy teraz świadomi wybierać produkty, będziemy czytać etykiety. I tak chciałabym, na pewno nie zadam pracy domowej, natomiast takim ważnym zadaniem, które warto zrealizować, jest to, aby spojrzeć na swój jogurt, na swoją wodę do picia, na swój sok, ile tam jest cukru i czy przypadkiem tego cukru zwyczajnie nie przedawkowujemy. Także dziękuję ślicznie za uwagę. Ja mam jeszcze parę minut na pytania, ale nie wiem, czy wy macie. Tylko, że być może są dalej lekcje, jesteśmy nadal w nauczaniu zdalnym, w nauczaniu online, więc cały materiał jest realizowany i chciałabym przedłużać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeśli macie jeszcze pytania albo takie aspekty, którymi chcecie się podzielić, albo które warto upublicznić jako taką nowinkę, bardzo zachęcam do tego, aby skorzystać z naszego czatu. Zanim pojawią się pytania, chciałabym także skorzystać z okazji i zaprosić Was do Olsztyna, zaprosić Was na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Mamy bardzo bogatą ofertę, jeżeli chodzi o kształcenie. No, szczególnie bliski jest mi Wydział Biologii i Biotechnologii, który daje możliwość naprawdę dobrej edukacji. Myślę, że mamy kierunki, które dają też możliwość dobrej pracy w przyszłości. Mamy dużo zajęć laboratoryjnych, dużo zajęć praktycznych, więc zachęcam do przyjazdu, do wyboru później, do studiowania naszego wydziału, a póki co możemy spotykać się na webinariach, możemy spotykać się w ramach projektów, chociażby we wrześniu będzie uruchomiony prawdopodobnie projekt spotkania z nauką, na które już teraz zapraszam. No i oczywiście nasze cykliczne spotkania, chociażby podczas Nocy Biologów, które corocznie w styczniu organizujemy. Zachęcam gorąco do udziału, do naszej współpracy. Dziękuję ślicznie, dobrego dnia, dużo uśmiechu, dużo słodyczy, bez zawartości cukru, jedynie wynikającej z takiej radości, uśmiechu i poczucia szczęścia. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.